Posąg Zeusa. To kolejna perełka z grupy perełek pasywnych, czyli nie musimy wykonywać żadnych akcji, żeby otrzymywać bonus z tej perełki. Perełka pochodzi z epoki brązu, także wybudować ją może praktycznie każdy. Co ciekawe, miejsce, które zajmuje, to jest 6 kratek, 2 na 3. Ja chyba nie spotkałem się z mniejszą perełką od posągu Zeusa, także po prostu nie potrzeba wiele miejsca na nią, upchać ją można dosłownie wszędzie. Dodatkowo to, że pochodzi z epoki brązu, oznacza, że na wybudowanie tej perełki również będziemy potrzebować towary z epoki brązu, dostępne na każdym rynku. Także wybudowanie tej perełki nie powinno sprawić najmniejszych trudności. Może ją postawić każdy, nawet w najwcześniejszych epokach. Perełka daje nam bonus do ataku i obrony wojsk atakujących. To oznacza, że posiadając tę perełkę, rozbudowując ją, będziemy otrzymali coraz większy procent do wartości podstawowych ataku i obrony wojsk zaczepnych. To sprawi, że nasze wojska będą lepiej walczyć w wyprawach gildijnych, na polach chwały, z sąsiadami, wszędzie tam, gdzie walki inicjujemy my. Do obrony miasta ta perełka się nie dołoży, ponieważ ona podnosi tylko wartości wojsk atakujących, także jeśli chcemy zabezpieczyć obronę miasta, musimy to zrobić w inny sposób. Ja posąg Zeusa, o tu jest, jest tak mały, że nawet ciężko go znaleźć. Mam rozbudowany już do poziomu 57 i dzięki tej rozbudowie wartości ataku i obrony moich wojsk atakujących są podniesione o 54% od wartości bazowych. Także jest to perełka, która bardzo pomaga w walkach, jest malutka, nie zajmuje dużo miejsca, koszt budowy jest praktycznie żaden, także uważam, że każdy tą perełkę powinien mieć. Przyda się każdemu, bardzo pomoże w rozwoju, łatwiej się będzie walczyć.